Witam wszystkich serdecznie na kolejnej krótkiej wyprawie wędkarskiej. Jesteśmy dokładnie nad Odrą w okolicach Krosna Odrzeńskiego, a dokładnie na Starorzeczu Odry. No już taka pora, że ryby wchodzą w Starorzecza. Krótki dwugodzinny wypad, coś tam udało się złowić. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jest pierwszy okonek dzisiaj. Malutki. Bo malutki, ale cieszy. Płyń. Pukał, pukał i wypukał. No już. Starczy. No jest o! Malutki. Na kanibal! Przy samych nogach mi szarpnął. A wymiarowy. No chodź Johnny, chodź. O. Ma. Co? Jest? Aha, okonek, tak. Jest szczupaczek. Aha, teraz go odczep. No dobrze. Kurwa, to też nie będzie. No. Ale mnie pociął, kurde. Dobra, puszczamy rybkę. Pięćdziesiąt! Tam bez pół centymetra, nie? Ale miał. Drobnica i mogą być szczupaki, okonie, wszystko. Bo jest na środku taka ta roślinność.
Ole, ładny. No i to ładny. A mówiłem, że przy roślinności mogą być. Ten jest ładniejszy. Ten to krokodyl. Chodź, chodź. Nie bój się. Ten piękny, takiego na zawodach. Nie ochlapał. Pa. Co? Nie, on ma z brzegu, z wierzchu. No ten już ładny. Tak. Jednak okonek już jest na równi z policjantem. Już w rankingu awansował. Patrzcie, jakie szczupły. Klasyka. Kanibal. Chyba takie malowanie okonkowe. Ciągamy matę, zmierzymy. Drania. Taki pod 70. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Go wezmę na ręce. No taki, takie te dwa już by było punktów trochę, nie? Szczupaczko. Piękny jesteś. Poszedł. A i stał tu przy tym, przy tej, tak jak mówiłem, przy tej roślinności. Tak. Rzuciłem obok, tylko wpadł od razu. Jeb. O, mam okonia. Albo szczupaka. Ole garbus. O, jaki garbus. Czyli są. A tylko założyłem okoniową gumę. Dobra. A obrotówką rzucałem 10 razy tam i ni cholery. Czyli trzeba zmieniać, kombinować. No dobra, to 30, nie? Ciekawości szybko go zmierzę. No, 30. Oj.
Płyń, gościu.